na najwyższe piętro, wjeżdża się schodami. Jeszcze mamy zadać na piechotę. No to prawie jak na piechotę. A jednak na piechotę też. I wyjście z cienia. I tutaj trafiamy na kolejną kolejkę. Do windy na właściwą platformę. Ale już stąd jest fantastyczny widok. Okna są o wiele większe. Zaczyna się ściemniać. Słońce zaszło, a na Tokio zaczynają zapalać się światła. Panorama powoli zaczyna się zmieniać na nocną. No cóż, niektórzy oczekujący się bardzo niecierpliwią. Nie dziwię się, trwa to trochę. Tak oto dotarliśmy do platformy numer 2. Żadna kamera nie jest w stanie oddać tego wrażenia. Jak już wspomniałem, żadna kamera nie jest w stanie oddać
obrazu rozciągającego się na platformie widokowej Tokyo Tower. To trzeba po prostu przyjechać. I to by było na tyle. Zjeżdżamy na dół.